Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight – Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest 11 grudnia. W Platformie Obywatelskiej i Konfederacji trwają prawybory. Na lewicy dokonują się ostatnie ustalenia w sprawie wyboru kandydatki, a może kandydata. Władysław Kosiniak-Kamysz spokojnie czeka na ogłoszenie swojej kandydatury, a Szymon Hołownia w poprzednią niedzielę publicznie ogłosił chęć startu w wyborach. W dzisiejszym Dużym Pałacu razem z Wojtkiem Szackim podejmiemy się intelektualnego ćwiczenia polegającego na postawieniu sobie pytania. Co by było, gdyby Andrzej Duda przegrał przyszłoroczne wybory prezydenckie? Scenariusz, który opisujemy, jest naszym zdaniem mało prawdopodobny. Większość znaków na niebie i ziemi wskazuje na spokojne zwycięstwo Andrzeja Dudy w nadchodzących wyborach. Wojtku, może zacznijmy od nakreślenia drogi dojścia do naszego czarnego łabędzia. Co musiałoby się wydarzyć, żeby Andrzej Duda wybory przegrał? No przede wszystkim zgadzam się, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ale pamiętamy 2015 rok i równie mało prawdopodobne zwycięstwo Andrzeja Dudy z Bronisławem Komorowskim, urzędującym wówczas prezydentem. Więc przede wszystkim uważam, że Andrzej Duda będzie bardzo zależał od tego, jak będzie sobie radził PiS w pierwszych miesiącach kadencji tej sejmowej. I wydaje mi się, że na razie ten początek kadencji jest dla PiS-u bardzo nieudany. W sondażach tego jeszcze nie widać. Pojawiają się jakieś pojedyncze badania, które wskazują na spadek popularności partii rządzącej. Nie można chyba jeszcze mówić o jakimś wyraźnym trendzie spadkowym. PiS ma też wielki problem w postaci prezesa NIK-u Mariana Banasia. Co chwila wracają artykuły o Banasiu, o tym, że on się stawia PiS-owi, że poszedł na wojnę z PiS-em. Takie informacje na pewno będą szkodziły PiS-owi. Pytanie, do jakiego stopnia. A to z kolei przekłada się na szansę Dudy, no bo umówmy się, nie ma wielu wyborców Andrzeja Dudy, którzy nie byliby jednocześnie wyborcami PiS-u i każdy spadek popularności partii rządzącej będzie utrudnieniem dla Andrzeja Dudy. Więc to jest jedna rzecz, która zagraża prezydenturze. Druga rzecz, no po stronie opozycyjnej musi się pojawić kandydat, który przeprowadzi udaną kampanię, która pokaże taką wizję Polski, która przekona większość Polaków, większość wyborców w drugiej turze. Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza? Ja myślę, że teraz to jakieś 5%, czyli niezbyt duże. No ale będziemy bardzo uważnie śledzili to, co się dzieje w obozie rządzącym i z obozem rządzącym przez najbliższe kilka miesięcy. No i ten scenariusz prawdopodobieństwo jego może albo zacząć rosnąć, no albo zaniknąć. Zaczynamy trochę właściwą część naszej rozmowy od momentu, w którym w naszym wyobrażonym scenariuszu jest jakaś bliżej jeszcze nieznana niedziela, prawdopodobnie w maju. Jesteśmy po drugiej turze i wygrywa kandydat opozycji wybory. Co się dzieje z rządem? Zapytałem o to ostatnio pewnego polityka obozu rządzącego i on odpowiedział: wolałbym o tym nie myśleć, z pewnym przerażeniem w głosie, no bo to byłby gigantyczny kłopot. Nawet jeśli przyjmiemy na razie takie założenie, że nie ma przyspieszonych wyborów i że ten rząd będzie trwał, no to rządzenie będzie koszmarem dla PiS-u. Ktokolwiek z opozycji zostałby prezydentem, będzie miał wiele narzędzi, żeby utrudniać życie rządowi i Sejmowi, zwłaszcza, że jest jeszcze Senat, w którym na razie opozycja ma większość. Senat plus prezydent tworzy zabójczy duet dla każdej większości sejmowej i dla rządu. To jest, no po pierwsze, to co przychodzi do głowy od razu, no to jest weto. To jest opcja atomowa, którą dysponuje prezydent. Mógłby wetować w zasadzie każdą wyobrażalną ustawę PiS-u dotyczącą, nie wiem, samorządów, sędziów, mediów. A w zasadzie mógłby, gdyby postawił na taką wojnę totalną, nawet ryzykując użycie własnego kapitału politycznego, no to PiS byłby ofiarą również tej wojny, ponieważ nie mógłby przeprowadzić swoich, jak to nazywa, reform. I rządzenie stałoby się takim administrowaniem, zarządzaniem bieżącym, coraz trudniejszym. No i myślę, że to by na notowaniach PiS-u się odbiło negatywnie. Rozumiem, że to są te twarde narzędzia, czyli weto. Też są narzędzia miękkie, typu rada gabinetowa. No rada gabinetowa, prezydent mógłby cyklicznie zwoływać rząd pod swoim przewodnictwem. Taki rząd nie miałby uprawnień Rady Ministrów, no ale prezydent jakoś by zaznaczał swoją pozycję. Jest też wiele innych narzędzi. Na przykład prezydent w porozumieniu z Senatem mógłby zarządzać referenda.
które też byłyby niewygodne dla rządzących. Można sobie wyobrazić też wiele innych scenariuszy. Na przykład prezydent ma sporo do powiedzenia w polityce zagranicznej i zwłaszcza jeśli by chciał wykonywać tę funkcję reprezentanta Polski, no to tutaj pojawia się pytanie, kto będzie reprezentował Polskę na szczytach NATO, kto będzie reprezentował Polskę na szczytach ONZ. No Unia to jest zdecydowanie domena rządu, ale tutaj pewnie też prezydent miałby coś do powiedzenia. Prawdopodobnie musiałoby się to skończyć rekonstrukcją rządu, bo obecny minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ma bardzo słabą pozycję w PiS-ie. No i prawdopodobnie musiałby zostać zastąpiony kimś mocniejszym. To znaczy wiadomo, że to prezydent by reprezentował Polskę na szczytach NATO i w ONZ-cie. Natomiast rozumiem, że to by spowodowało, że polityka zagraniczna stałaby się jakimś takim centrum też polskiej polityki. To znaczy ta polityka zagraniczna, która przez ostatnie 4 lata trochę została zapomniana, ten MSZ został odstawiony na bok i trochę ona została wyłączona w dużej mierze poza wątkami amerykańskimi z polityki rządu, stałaby się jakimś takim obszarem gorącej dyskusji, debaty. Byłoby jej bardzo dużo w mediach prawdopodobnie i też to, o czym ty mówisz, ten nowy minister spraw zagranicznych, bo nie wiesz, żeby to miał być Jacek Czaputowicz, byłby na ciągłej wojnie z dużym pałacem i musiałby też bardzo przekonywująco wykładać rację partii rządzącej. Tak, no pamiętamy przecież wojnę o krzesło sławną za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy, jak wiele sporów wychodziło na jaw między prezydentem a rządem takich kompetencyjnych, które nawet pewnie za prezydenta Dudy jakieś się ujawniają, chociaż w dużo mniejszym stopniu, bo zawsze jest jakaś rywalizacja między prezydentem a rządem. Natomiast tutaj to byłby taki konflikt na sterydach. Mielibyśmy permanentną wojnę dużego pałacu z Nowogrodzką i ze siedzibą premiera, na której pewnie traciłyby obie strony, no ale to PiS traciłby więcej. No właśnie to jest ciekawe, czy nie byłoby jednak tak, że zostałyby podjęte jakieś próby, żeby trochę zmienić tą temperaturę sporu, jednak znaleźć jakieś obszary, w których musiałoby dojść do uzgodnień i do jakichś konsensusów, na przykład są kwestie nominacji ambasadorskich, są kwestie nominacji generalskich. W sensie wydaje mi się, że musiałby zostać wypracowany jakiś model dyskusji, dialogu i jednak dochodzenia do jakichś konsensualnych rozwiązań. No to też pewnie trochę zależy od tego, kto byłby tym prezydentem z opozycji, bo to pytanie sobie odłożyliśmy pewnie na kiedy indziej, kto byłby zmiennikiem Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Więc zależnie od tego, jak bardzo opozycyjny profil by przyjął przyszły prezydent, no to te konflikty by wyglądały tak lub inaczej. I ich temperatura pewnie byłaby różna. Natomiast w takim bieżącym funkcjonowaniu oczywiście również musiałyby być jakieś kontakty, musiałyby być jakieś ustalenia, kompromisy, ale pewnie jakby prezydent ustąpił w jakiejś sprawie, no to za jakąś cenę. Wyobrażam sobie, nie wiem, że mógłby zażądać dymisji któregoś ministra w zamian za popieranie pewnych rozwiązań rządowych. Wydaje się też, że siłą rzeczy to by zmusiło Nowogrodzką do przedefiniowania tych relacji z przyszłym prezydentem i prawdopodobnie to by spowodowało podział w obozie partii rządzącej na jastrzębi i gołębi, tych, którzy by byli chętni do permanentnej wojny totalnej z nowym prezydentem i tych, którzy jednak by byli skłonni, żeby szukać rozwiązań jakichś kompromisowych. Jak by się to przełożyło na Zjednoczoną Prawicę, twoim zdaniem? No my już rozmawialiśmy o tym, że ta kadencja będzie kadencją, w której więcej się dzieje w polityce i rzeczywiście ta geografia politycznego sporu już teraz zmieniona przez wejście na przykład Lewicy i Konfederacji do Sejmu, po wyborze prezydenta z opozycji, te zmiany by jeszcze przyspieszyły i byłoby jeszcze ciekawiej. I rzeczywiście, tak jak mówisz, sądzę, że musiałoby dojść do przetasowań w obozie władzy, ponieważ przegrana Andrzeja Dudy oznaczałaby nie tylko po prostu wymianę prezydenta Andrzeja Dudy na jakiegoś kandydata opozycji, ale na zmianę trochę temperatury życia politycznego, ale także no, to byłby koniec epoki. Od 2014 roku PiS wygrywał wszystkie wybory. Najpierw wygrał 2 potyczki samorządowe, wygrał 2-krotnie wybory parlamentarne, wygrał wybory prezydenckie. To jest 5 lat ciągłych zwycięstw Jarosława Kaczyńskiego. Trochę się do tego już przyzwyczailiśmy jakoś, można powiedzieć. No i przegrana w wyborach prezydenckich uruchomiłaby dynamikę niszczącą dla PiS-u i dla całej Zjednoczonej Prawicy. No i wtedy powstaje pytanie, czy Zjednoczona Prawica by przetrwała. Moim zdaniem, jeśli Zjednoczona Prawica powstała po to, żeby zdobyć samodzielną większość i przejąć władzę, no to w przypadku, gdyby ta perspektywa reelekcji się oddaliła lub w ogóle zniknęła, gdyby PiS spadł poniżej 30% w sondażach,
no to pod znakiem zapytania stanąłby w ogóle cały projekt Zjednoczonej Prawicy. No bo przecież Jarosław Kaczyński nie przytulił Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina dlatego, że ich tak lubi, tylko dlatego, że mieli mu zapewnić większość i władzę. Z chwilą, gdy ta perspektywa znika, dalsze istnienie, dalsze funkcjonowanie Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry w sojuszu z Jarosławem Kaczyńskim staje pod znakiem zapytania. No bo dlaczego PiS miałby się dzielić swoimi miejscami na listach wyborczych z partiami głodnymi tych miejsc, a które niewiele mogą przynieść? To znaczy, gdyby PiS się zorientował, że nie może utrzymać władzy w kolejnych wyborach, no to myślę, że Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro zostaliby wypchnięci z obozu władzy. Ale z drugiej strony rozumiem, że projekt Zjednoczonej Prawicy służy zdobyciu i utrzymaniu władzy, ale też służy innemu celowi, to znaczy ograniczeniu do minimum konkurencji po tej prawej stronie sceny politycznej, więc rozumiem argument, który podnosisz i rozumiem logikę, która stałaby za tym, żeby ograniczyć Zjednoczoną Prawicę do PiSu i nie oddawać miejsc na listach wyborczych, ale z drugiej strony no to siłą rzeczy by się przełożyło też na wynik wyborczy PiSu i na liczbę tych miejsc w Sejmie. No tak, ale to powstaje pytanie, co by się bardziej opłacało Jarosławowi Kaczyńskiemu? My rozmawiamy o scenariuszu bardzo mało prawdopodobnym, ale jeśli już tak się bawimy w ten scenariusz, no to upierałbym się jednak przy tezie, że Zjednoczona Prawica straciłaby sens także w oczach prawdopodobnie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Gdyby ta perspektywa przed nimi zniknęła, to być może woleliby sobie ułożyć życie poza PiS-em. Więcej jeszcze, przecież można sobie wyobrazić, że PiS by zupełnie chciał dokonać jakiejś całkowitej rekonfiguracji sceny politycznej. No i tutaj mógłby sobie wyhodować jakiegoś koalicjanta i rzucają się w oczy dwa rozwiązania, czyli po pierwsze Jarosław Gowin mógłby przejść do sojuszu z PSL-em i w ten sposób wciągnąć też PSL, już pewnie nie pod przewodnictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale kto wie, do obozu prawicowego. A drugi scenariusz, drugi kierunek, no to Zbigniew Ziobro mógłby się dogadać z Konfederacją i stworzyć taki polski Jobbik pełną gębą. Konfederaci mają mnóstwo wodzów, ale żadnego o takim doświadczeniu jak Zbigniew Ziobro politycznym. I PiS mógłby po prostu zastąpić obecnych koalicjantów, wypychając ich albo do centrum jak Gowina, a Ziobrę do prawej strony i przyciągnąć za ich pośrednictwem albo PSL, albo Konfederatów. Jeszcze wracając do scenariusza, w którym nie ma tych przyspieszonych wyborów, to wydaje mi się, że dosyć ciekawa byłaby ta polityka parlamentarna. To znaczy, poza wszystkim innym, tutaj istotne byłoby ugadywanie się i uzgadnianie stanowiska z konkurencją parlamentarną PiSu, czy Zjednoczonej Prawicy, czyli właśnie z Konfederacją, ale też z Lewicą. To znaczy, zakładając, że jednak tym ewentualnym możliwym zwycięzcą wyborów byłby reprezentant strony bardziej liberalnej, prawdopodobnie kandydat, który by startował z poparciem Koalicji Obywatelskiej, to z kolei ciekawe byłoby, jakby to wpłynęło na Lewicę i na ile wtedy PiS by nie zaczął współpracować z Lewicą, na przykład w tematach gospodarczo-społecznych. No pewnie jakieś pola współpracy by się otworzyły, no ale to PiS musiałby też coś dać takiej, umówmy się, Lewicy, ewentualnie Konfederatom. Też sobie wyobrażam właśnie dymisję jakichś ministrów. W ogóle uważam, że duża rekonstrukcja rządu byłaby nieunikniona po zwycięstwie kandydata opozycyjnego w wyborach prezydenckich. I być może PiS musiałby się ugiąć i dokonać zmian, które by nie spodobały się jego twardemu elektoratowi, ale które jakoś by umożliwiły mu na przykład rządzenie do końca kadencji. No ciekawe, czy premierem po takiej ewentualnej dużej rekonstrukcji nadal byłby Mateusz Morawiecki. Czy uważasz, że ma zdolności i kapitał polityczny, żeby prowadzić taką grę polityczną z bardzo potężnym przeciwnikiem, jakim byłby prezydent? Czy to by zmieniło w ogóle też trochę geografię władzy i spowodowało, że Nowogrodzka i to centrum zarządzania partią stałoby się mniej istotne, czy bardziej? No i tutaj musimy się cofnąć do tej przegranej, hipotetycznej kampanii prezydenckiej, bo gdyby na przykład Mateusz Morawiecki był jedną z najważniejszych twarzy tej kampanii i PiS przegrałby te wybory, no to naturalnie premier byłby jednym z kandydatów do roli kozła ofiarnego. Więc to po pierwsze. Z drugiej strony z Mateuszem Morawieckim jest w pewnym sensie lepiej niż z Beatą Szydło w poprzedniej kadencji, no bo od pewnego czasu Beata Szydło miała naturalnego zmiennika w roli premiera, czyli właśnie Morawieckiego. I myślę, że z rok Mateusz Morawiecki był w tych blokach startowych jako potencjalny premier, aż nim został. W tym momencie nie widzę żadnego potencjalnego premiera poza prezesem PiS, który bardzo tej roli nie chce, bardzo jej nie lubi. I nie wiem, czy by się chciał jej podjąć. A Jacek Sasin? Jacek Sasin niewątpliwie bardzo urósł i gdyby został
poproszony o objęcie takiej funkcji, to na pewno by nie odmówił. A czy myślisz, że przegrana hipotetyczna Andrzeja Dudy by skończyła karierę polityczną Andrzeja Dudy? Zakładając, że ta przegrana, bo pewnie ona by była, jeżeli by była, to byłaby bardzo małą różnicą głosów i to można sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym ta przegrana byłaby minimalna. Czy to jest tak, że Andrzej Duda już byłby pozamiatany, mówiąc kolokwialnie, czy jeszcze mógłby się jakoś odnaleźć? No jest młodym politykiem z sukcesami w oczach elektoratu PiSu. No nie wierzę, że na przykład, że to on by był kandydatem na premiera. Natomiast no, ci byli prezydenci to zwykle raczej kończyli karierę polityczną, niezależnie od wieku. Aleksander Kwaśniewski miał dwie kadencje, więc nie bardzo mógł już być w takiej aktywnej polityce. Ewentualnie mógłby być premierem, ale do tego nie doszło z uwagi na słabość lewicy, między innymi. Natomiast Andrzej Duda, no myślę, żeby odgrywał większą rolę niż dzisiaj odgrywa Bronisław Komorowski, ale trudno, żeby odgrywał mniejszą, skoro Bronisław Komorowski nie odgrywa żadnej. Być może wróciłby w jakiejś formie do polskiej polityki, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład kandydował na posła czy senatora. Zresztą nie wiadomo, czy te wybory tak szybko by były. Myślę, że raczej byśmy się pożegnali z Andrzejem Dudą jako politykiem. On na pewno by bardzo ciężko przeżył tę porażkę i to piętno przegrane jednak by mocno zaciążyło na jego przyszłych losach. Ostatnie moje pytanie z kategorii takich, na które strasznie ciężko odpowiedzieć, bo jest bardzo wiele niewiadomych i trochę nie wiadomo, na co opierać tę opinię, ale zakładając, że doszłoby do przyspieszonych wyborów, czy myślisz, że PiS w takim układzie miałby szansę je wygrać? Czy to jest trochę tak, że ta fala, która by uniosła nowego prezydenta albo prezydentkę do władzy, by też spowodowała, że siłą rzeczy PiS musiałby te wybory przegrać i formacja, która by wypromowała nowego prezydenta albo prezydentkę, by miała otwartą drogę do rządzenia? To byłby pewnie wielki dylemat Jarosława Kaczyńskiego, co zrobić, bo gdyby doszło do przyspieszonych wyborów, no to moim zdaniem PiS nie mógłby ich wygrać. Lub mógłby je ewentualnie wygrać, ale na pewno nie zdołałby powtórzyć sukcesu z 2015 i 2019 roku, czyli nie miałby samodzielnej większości. No, o tym mógłby zapomnieć. Kompletnie nie wierzę, żeby PiS po przegranych wyborach prezydenckich się zdołał odbić. Zwłaszcza, że taka porażka demobilizuje nie tylko wyborców, ale też działaczy. No, pamiętamy, co się stało z Platformą Obywatelską po przegranych wyborach prezydenckich. No, natychmiast wykiełkowała Nowoczesna. To było parę tygodni chyba po porażce Bronisława Komorowskiego. W PiSie podobne procesy by pewnie zachodziły. No, wspomnieliśmy o Zjednoczonej Prawicy jako bycie zagrożonym po porażce w wyborach prezydenckich. Więc myślę, że to byłby prawdziwy koniec rządów PiSu i czy doszłoby do niego w wyniku przyspieszonych wyborów, czyli szybko, czy byłaby to taka agonia rozłożona na 3 lata aż do kolejnych wyborów, czyli takie trwanie, gnicie i odpadanie kolejnych kawałków z obozu władzy. No to jest ten wybór, ten dylemat, natomiast czy Jarosław Kaczyński zdecydowałby się na takie przyspieszenie i nie wiem, no chwycił się jakiejś ostatniej deski ratunku i postawił wszystko na jedną kartę? Trudno mi w tej chwili nawet spekulować, nawet w tym spekulującym podcaście. No bo tak naprawdę nie wiadomo, na co mógłby liczyć. Znaczy, jeżeli te przyspieszone wybory wydarzyłyby się dlatego, że bardzo ciężko byłoby rządzić, no to przyspieszanie wyborów i nawet wygranie ich nie zmieniłoby sytuacji. Znaczy cały wciąż czas by prezydenta by się nie udało odwołać, więc wydaje się tak naprawdę, że wbrew pozorom i tu trochę idę jakby przemyśliwszy, to idę trochę wbrew temu, co mi się wydawało, no że tak naprawdę nie ma wielu argumentów za tym, żeby jednak te wybory przyspieszać, bo to by się nie mogło dobrze skończyć dla partii obecnie rządzącej. Jedyne, co mogło się wydarzyć, to jest tak duży konflikt wewnętrzny, który by wynikał z różnic poglądów na to, jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości, że Zjednoczona Prawica by się rozpadła i ten rozpad Zjednoczonej Prawicy by te wybory wywołał. W sensie nie wyobrażam sobie, żeby Zjednoczona Prawica została Zjednoczoną Prawicą i zdecydowała się na przyspieszone wybory. No pewnie masz rację. My nie wiemy tak naprawdę, co by zrobił Jarosław Gowin po przegranych przez kandydata PiSu w wyborach prezydenckich. No bo być może on by następnego dnia już rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o stanowisku premiera dla siebie. No i to jest chyba najbardziej prawdopodobne, nie? W sensie taka zmiana, bo trochę wszystkim by się to opłacało, żeby trwać w tym parlamencie, tylko zmieniając rząd. Tak, i PiS miałby wciąż olbrzymie zasoby, bo pamiętamy, że cały Trybunał Konstytucyjny w zasadzie jest już pod kontrolą PiSu. Nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Będą zmiany w Sądzie Najwyższym jeszcze przed wyborami prezydenckimi, więc
duża część władzy w państwie wciąż należałaby do PiS-u i ten nowy rząd, jakikolwiek by był, miałby bardzo pod górkę, miałby bardzo silną opozycję, miałby przeszkody pod postacią właśnie Trybunału Konstytucyjnego. To rządzenie byłoby ekstremalnie trudne, w trudnych warunkach, no bo my rozmawiamy o polityce, no ale pamiętajmy, że wisi nad nami spowolnienie gospodarcze, które też będzie utrudniało rządy, więc być może PiS oddałby władzę na czas jakiś, by się przegrupować i z trochę nowym sztandarem powalczyć o kolejną kadencję. No dobrze, to dziękuję bardzo, Wojtku. Pospekulowaliśmy, pogadaliśmy i chyba możemy obiecać, że w przyszłym tygodniu wrócimy już na ziemię z bardziej konkretną rozmową, bo będziemy już wiedzieć, kto jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, będziemy wiedzieć, kto jest kandydatem Lewicy i będziemy mogli się zastanowić, czy to są postacie, to są kandydaci, którzy będą w stanie zwiększyć to prawdopodobieństwo z tych wstępnie ustalonych 5% do, nie wiem, powiedzmy 7%. Albo 8%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wojtku, do usłyszenia. To wszystko na dziś. Posłuchajcie również naszej wtorkowej audycji Energia do Zmiany i piątkowej o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Do usłyszenia.